Trafił do mnie sterownik. Jest to sterownik od rozsiewacza nawozów. I tutaj zaraz zobaczę, jak on funkcjonuje. Na stole jest taka klasyczna wtyczka. To jest wtyk do ciągnika na 12 V. Zaraz tutaj podam napięcie. Minus będzie z tej strony, od lewej. Krokodylek wyskoczył. Zacznę zatem od plusa. O. Dobrze. I teraz trzeba włączyć Kuhn-Rauch. Napięcie 12 V. Siłownik LR. Brak danych. I co tu jest? 190 kg na hektar. Usterka przy wylocie nawozowym. Zatrzymaj. No nie ma. Nie ma podłączonego tutaj nic. Całego tego złącza do rozsiewacza. Tu nie będzie chodzić. Muller Electronic. Od 11 do 15 V zasilanie. No dobra. Zatrzymaj. Ma takie duże wtyczki. O, takie prostokątne. Nie wiem, ile tu jest. 13 wyprowadzeń w rzędzie razy 3,39. I to tutaj widzę jest trochę wyszarpane, ale to wiadomo, że to ma iść tak. Nie będę na razie podłączał, bo ten przewód gruby właśnie, który idzie z ciągnika do siewnika, jak widać, na razie jest cały, bardzo ładny. Aż tu nagle pojawia się problem, bo gdzieś podczas użytkowania, przemieszczania, przesuwania, nie wiem tam czego jeszcze, doszło do przykleszczenia przewodu, rozerwania części żył. I teraz tutaj są numerki, który przewód z którym. Co prawda ktoś tu już widzę coś połączył, taśmą poizolował. Może dobrze połączył, może źle, trudno powiedzieć, ale dużo przewodów jest skaleczonych. Może są tylko skaleczone, może nie są rozcięte. A nie, jednak są rozcięte. O. Ktoś tylko tak poskręcał palcami. Trzeba będzie to polutować, koszulki pozakładać. Tego przewodu się niestety nie da wymienić. Nawet jakby ktoś chciał. Bo z jednej strony jest wtyk. No może by tam jeszcze coś zrobił. Ale zaraz pokażę, co jest z drugiej strony. Idę dalej z przewodem. Znowu jakaś tutaj znowu przeszczypana izolacja zewnętrzna. Też grzyły są na wierzchu. To niedobrze, bo to pracuje z nawozami, które będą chciały przeżreć te przewody.
I teraz, jak jest taka tutaj sytuacja, no to może dojść do jakiejś znowu usterki, jak nie będzie to zaizolowane. Tu jest nawet oznaczenie tego przewodu. Classic 110 20G1 VDE 7030. Ale nie jest napisane, ile żył. No ale to jest nieistotne w tej chwili. O, i ten przewód wchodzi do takiej kostki, która jest tutaj zalana jakimś, jak ja to mówię, skamieniałą jakąś żywicą czy czymś, plastikiem czy klejem. I tam nie ma prawa dojść ani wilgoć, ani nic. No i tego przewodu tutaj się niestety nie wymieni. A z tego wychodzą tutaj wtyczki. Dwie są jakieś zablokowane. Tutaj też. No a tutaj są znane wtyczki w tych, do tych siłowników liniowych, do siłowników elektrycznych. Dwa wtyki LR do lewej i do prawej. No i ich nieobecność jest wykryta przez właśnie sterownik. No ale zanim tutaj coś bym podłączał, no to trzeba naprawić te po prostu przewody, coś tu poizolować, coś porobić, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj posprawdzam numerację, bo na przewodach widzę są numerki, cyferki jakieś. Ten na przykład ma numer 2. Ale czy ten ma numer 2? Słabo widać, bo to jest czarny przewód, a te napisy są tak ledwie szare. Chyba numer 2. Tu koszulki się też nie założy na tą całą termokurczliwej, na ten cały przewód, bo jest wtyczka. Przecież nie będę wtyczki rozbierał całej, wszystkich rozbierał pinów. Trzeba będzie to jakoś tak zaizolować. I wtedy dopiero można robić próby. Trzeba prześwietlić te wszystkie kable, dokładnie się przyjrzeć, który przeżarty, który nie. I wtedy dopiero można coś dalej działać. Tutaj w ogóle jest coś dziwnego zrobionego, że te przewody połączone są jakby krótsze, bo tutaj jest tego bardzo dużo, tych kabli, a te są napięte bardzo mocno. I teraz trzeba będzie poszukać oznaczenia, czy są widoczne na przewodach. I jakoś tutaj, tu jest, widzę, 19 i tu jest praktycznie mało co widoczna, tylko 9. W związku z tym tutaj sobie zaznaczę dodatkowo, że tu jest 19. Później to oderwę. 1. O. Jest 19. I teraz mogę to rozerwać. O. Jest. Co ten przewód ma za numer? Tu jest 1, chyba 6, ale nie za bardzo widać, bo po prostu nie widać. Za mało jest odizolowany. Albo 1, 3. Teraz tu jest chyba jeszcze raz powtórzone. Nie. Albo widać. Tu jest 1, 18. O. I czy 18 faktycznie wchodzi w 18? Ktoś to wcześniej łączył, no to raczej zrobił to dobrze. Miejmy nadzieję. Tak. To jest 18. Spróbuję też to rozerwać. I też tutaj posłużę się tasiemką.
Może tutaj mało ambitne zajęcie połączyć kabli, może to jest mało ciekawe, ale pokażę chociaż troszeczkę, jak to zrobić. Trzeba by było. Rzadko się napisało, ale jest 1,8. No i trzeci przewód. Co to jest za numeracja? Chociaż nie jestem pewien na 100%, bo są pozmazywane. Ktoś to po prostu wcześniej rozizolował i to się gdzieś wytarło, czy umyło. Niech to będzie 1,7. Ale żeby się nie pogubiło. Później co jest z czym, no to niech to też będzie tutaj 1,7. O. I rozerwę. I teraz, jak już mam to wszystko rozerwane, to mogę ten przewód jakby wyprostować. Tutaj chyba środkiem idzie sznur. W takich przewodach lubi być sznur, żeby się po prostu przewody nie urwały. Ale nie jestem pewien. Ale chyba idzie ten szary przewód. To nie jest przewód, tylko taki... takie jakieś włókno, które blokuje przed rozciąganiem. A teraz nie wiem, czy to wtedy będzie tak zwinięte w ten warkocz, bo jest... bo widać ewidentnie, że tutaj brakuje kawałków. Trzeba będzie dosztukować te miedziane przewody. Natomiast tutaj to chyba w jakiś warkocz było skręcone w środku. Dlatego jest trochę dłuższe niż ten środkowa, ten sznur, że tak powiem, czy sznurek, co tam by nie było, to te przewody musiały mniej więcej tak być jakoś splecione w środku. Tak zresztą widać, że są tak ułożone nawet. Tutaj też trzeba będzie to poizolować, te, żeby się nie zetknęły chociażby. No zobaczę, jak to jeszcze zrobić. Na pewno je przedłużę, bo są za krótkie. Ktoś się po prostu albo poobcinał, albo one były już tak szarpnięte, że trzeba było kawałek usunąć tych przewodów. Tu jeszcze jest żółto-zielony. Prawdopodobnie jakieś takie odwtyczki, uziemienie, czy coś w tym stylu, chociaż niekoniecznie. W ogóle tutaj do tego przewodu to bardzo dużo brakuje. Też trzeba się go połączyć. Będę zakładał koszulki termokurczliwe. Na pewno poobcinam te zaśniedziałe, odizolowane części. I wtedy będzie można coś zrobić. Bo inaczej tutaj się nic nie zrobi. Zobaczyć. Czym je obciąć? No weźmy na przykład, tutaj mamy, no w sumie mogę wszystkie poobcinać, bo tego się nie da polutować, takich zaśniedziałych kabli. Strzela gdzieś po ścianach. Gdyby był cały przerwany, no to bym po prostu cały skrócił, a z racji tego, że mamy tyle żył sprawnych, to tylko te 5 żył połączę. Nie muszę koniecznie łączyć je zielonymi czarnymi przewodami. Mogę tutaj posłużyć się różnymi kolorami, obojętnie jakimi. Znowu tutaj z pomocą przyszła wiązka, bo mniej więcej grubość jest bardzo zbliżona przewodów, albo i taka sama, może delikatnie są cieńsze. No mógłbym gdzieś z jakiegoś samochodu, tu mam też takie przewody, ale to są z wtyczki komputerowej. No tutaj chodzi mi o to, że jest tu uczciwie miedzi, nie? Że tu będzie bardzo uczciwa ilość miedzi w tych przewodach.
Jeszcze zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No jest ładna miedź. Miedź się będzie ładnie lutować. Tu mam takie jakieś fajne do odizolowania przewodów, taką maszynkę. Zobaczymy, jak to tutaj zadziała na próbę. O, idzie dobrze. Jakie długości tutaj? No, to nie musi być za długo wcale odizolowane. I tu już jest, widzę, problem, bo jest żółto-zielony przewód utleniony. Dalej jest też utleniony. Nie będę go ciął w nieskończoność, po prostu trzeba będzie go oczyścić jakoś. Ten już też zaczyna coś go brać. Jak dalej? No już weszły nawozy do przewodu. No trzeba będzie się z tym jakoś zmagać. Nie są to czyściutkie przewody. One były tylko poskręcane i to tak. Woda, nie woda, nawozy i to się wszystko po prostu teraz porobiło. Ten jest w miarę czysty. Ale ta cała tutaj ekipa no jest zaśmiedziała. No może być kłopot z polutowaniem, z pobieleniem takich przewodów. Dobrze, z tej strony już mam odizolowane, teraz z tej. Pewnie będzie podobna historia. Trochę za mocno jest. O. Ten jest w miarę. Ten też zielony. Ten. Też. No każdy jeden jest troszeczkę już tutaj podśniedziały. Powiem, że takie zaśniedziałe przewody miedziane jest ciężko polutować. Dlatego je skrobię, żeby odzyskały swój blask. Sprawdzimy, jak to będzie szło. Choć wiem, że może nie być wesoło. Już się lutownica szykuje. Cyna jest. Co tu jest? Pasta jest. To pewnie też pasta. Zobaczymy, co się będzie działo.
czy to się da pobielić, czy się nie da pobielić. Nie chcę też ich zbyt mocno przegrzewać, bo się koszulki będą. Izolacja się będzie topić i deformować. No nie jest to zbyt ciekawe. No jest ewidentnie pośniedziałe. Ten akurat jest najmniej pośniedziały, to się ładnie pobielił. No ten to z komputera ładny, jak nowka. No, słabo był pobielony, bo tu z tyłu coś kiepsko. No, teraz jest ładnie. No jest polutowane. Ciekawe jakby to. Ktoś może to związać. Nie za bardzo. Trzeba było najlepiej skrobać po jednym druciku. Wtedy by ładnie trzymało. Próbuję to tak zlutować. Tak złożyłem jeden w drugi, wcisnąłem. Ale czy to się to tak ładnie polutuje, to ja nie wiem. Przy ładnych, nowych przewodach to pięknie by się polutowało. Ale tu mamy jeden pośniedziały. Pewnie za duże prądy nie płyną. Mogłoby to tak być. Parę włosów tu się nie złapało. Ale nie muszą się wszystkie złapać wcale. Pogrubiało się. Dobrze. Teraz będzie dobrze. Chociaż nie wiem, czy składać jeden obok drugiego, a tak wtapiać, to prawie to samo wychodzi, jeśli chodzi o grubość. Mógłbym to spróbować jakoś zginieść, ale to chyba nic nie da. Cyna jest dosyć elastyczna, ona się zgniata. No nie jest tak źle.
nie będę z tego. Przyłożę z boku i będzie dobrze. Na przykład ten. No i takie połączenie będzie najlepsze. Jeden obok drugiego i dobrze. Musi to być w takim razie trochę dłużej. Bym obciął jeszcze więcej. Czy tam będzie czyste, czy nie będzie już czyste? Nie, tam. Dalej jest paskudne. Może jakby Wardoksem to potraktować? Nie wiem, czy Wardoks by to wyczyścił. Może jest jakaś substancja, co to by wyczyściła. Wątpię, żeby to był kwas solny. Chociaż mam taki kwas. Może kwas. Może ten chlorek żelazowy. On wytrawia miedź. Może on by sobie z tym poradził. Do wytrawiania płytek. Też tutaj za dużo smrodzić różnymi chemikaliami. To zbyt rewelacyjnie. W ogóle się nie dotuje z tyłu tutaj. Za mało poskrobane. Nie lubię takich przewodów czarnych. Nie wygląda to dobrze. No, trochę to teraz lepiej wygląda.
ściągnę z powrotem izolację, która się rozjechała. Nie, no to trzeba więcej. Myślałem, że będzie dalej ładne. Takie mechaniczne czyszczenie. Mógłbym spróbować Vardoxem. Może jutro spróbuję Vardoxem. Dzisiaj kończę. Znowu jestem przy przewodzie. Tym razem już jednak troszeczkę inaczej zadziałamy. O. Ta czerwona substancja może mi pomoże. Rzadko ją używam. Zaraz ją tu przeleję trochę do jakiejś zakrętki. Bardzo żrąca substancja. Mogę dodać, że ta substancja nawet potrafi rozpuścić szkło. O. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym przewodem zaśniedziałym. Vardox działa. On go po prostu przepali. Bardzo silna substancja. No i tylko nie rozlać. Ale już widać, jaka miedź się robi bialutka. No. Bo tu się męczę z tym lutowaniem i męczę. Jednak chemia musi pomóc. Dobrze. Może jeszcze raz zanurzę. Widać, jak tam coś bulgocze. Jakaś reakcja chemiczna zachodzi. No. Ładnie to zaczyna wyglądać. Dobra, zabiorę już ten Vardox. O, trochę na bok. Radzę go nie wylewać na palce, na ręce, na nic. A już na pewno nie na tworzywa sztuczne, gdyż potrafi się wręcz zapalić. No ładnie teraz to wygląda. Bardzo ładnie. Teraz tutaj przybliżę. Zobaczymy, czy to się da pocynować teraz. No, mi to się podoba, zaczyna. Ładne druciki. Nie są już takie zaśniedziałe. Zastosuję cynę. Zobaczymy, co to będzie. No, ładnie się robi. Cyna się teraz lepi tego przewodziku. Bardzo ładnie. No i mam pocynowane. Teraz tak. Teraz jest bardzo ładnie. O. Proszę bardzo. Jest pocynowany przewód? Vardox pomógł. Postanowiłem ten ostatnio, co się tak ciężko lutował, oderwać. Zobaczymy, co tutaj Vardox zrobi z tym przewodem. Tutaj on się trochę po... Ale od razu widać, jak się robi biały. Dosłownie w oczach.
Dobrze by było czymś poszperać tym Wardoksie z tym przewodem. Ale on tak też tam sobie go przemieszać. O, będzie wtedy ładnie widać, jak on tutaj szybko zadziałał. Już widać, że jest przewód wytrawiony, czyściuteńki. O, wytrę go teraz jakimś papierkiem. Dobrą sprawą, dobrze było go nad wodą umyć, bo Wardoks się w wodzie rozpuszcza. Ale ja tutaj zaraz polutuję, to będzie dobrze. O, jaki bielutki. Aż miło popatrzeć. Teraz tutaj go powielę. No. Zobaczymy, czy się uda. Gdzie ta cyna się podziała? Jest. O, aż miło popatrzeć, co się dzieje. To jest to. A nie jakaś skrobanie, męczarnia i cudowanie. Przepięknie. No to tak wszystkie przewody muszę chyba przepalić i przerobić. To trochę te lutowania były takie wymęczone. I teraz można lutować. Pewnie inna robota będzie. A nie jakieś tam podgrzewanie, przegrzewanie. Będzie super chyba. Mam nadzieję. Tu już szykuję przewód. Do tego, żeby to przylutować. Miedź do miedzi. Śmierdzi to jak jakiś kwas, ten Wardoks. Ale polecam, ja go bardzo lubię stosować, szczególnie w odrodzewianiu. Co prawda jest to preparat do stosowany tylko jako przeznaczenie miał do mycia felg aluminiowych. No i teraz pięknie spolutowane. Jeden dotyk. Jest przewodzik bez żadnych kombinacji. Jak nowy, zlutowany. 17 też obciąłem. Jeszcze raz lutuję. Widać, jaka tutaj jest pośniedziała, brzydka. Zaraz pójdzie się kąpać w Wardoksie. No. Zobaczymy, co tam się będzie z nią działo. Już widać, jaka się robi ładna. Gdzieś miałem taki wkrętak, ten taki brudny, który mi służył do kąpieli w tym. O. To ten. Trochę tam pomieszać. Żeby ta substancja była zamieszana, bo ona też się przecież wypala, że tak powiem. O! Teraz to trzeba będzie wyczyścić. To są jakieś inne substancje do miedzi, no ale Wardoks akurat mam w domu. I sobie go chwalę. Czym jak to zadziała. Pięknie jest. Naprawdę aż miło. Aż miło. Bardzo ładnie teraz to wszystko tutaj mi działa. No i dobra, będę tak następne przewody robił, aż zrobię wszystkie. Nie ma wyjścia. Tutaj mam taki piękny, zaśniedziały przewód. Zobaczymy,
Jeszcze raz pokażę, jak działa właśnie Vardox. Dobrze. Trochę zamieszam go tam wtedy. Szybciej zadziała po prostu. O! Czyściutka miedź. Do lutowania gotowa, wytrawiona. Aż miło popatrzeć na efekty pracy tego odrzewiacza do trudno lutujących się przewodów pośniedziałek. Idealna sprawa. Przewód po Vardoxie wyczyszczony. Zobaczymy, jak tym razem zadziała na niego cyna. O, bardzo ładnie. Super jest. Ja jestem zadowolony z pracy teraz, z takich lutów pięknych. Teraz to jest zupełnie inne lutowanie. Mam pobielone, można lutować. Wszystkie przewody tak wyczyszczę i będzie pięknie polutowane. Mimo że były zżarte przez solę od nawozów. No i jedną stronę mam zrobioną. Przewody zalutowałem wszystkie. Teraz czas na koszulki. Trzeba będzie to zaizolować koszulkami. Nie wiem, jeszcze cztery mogę obciąć. Raz. Dwa, trzy, cztery. Ładnie wchodzą na te połączenia. No, tu jest za mała koszulka, trzeba ci dać większą. Dosyć gruby przewód tutaj zastosowałem, ten żółto-zielony. Tu. Tu jest. To dam większą. O. No i w sumie teraz powinienem od razu drugie pozakładać. Bo jest 5 przewodów, 5 koszulek. Załóżmy, że ta będzie dobra. Tu już jedno jest, drugie, trzecie, czwarte, piąte i tu dla zabezpieczenia piąta, druga, gruba. Raz, dwa. Raz. Każdy dam inny kolor, żeby było łatwiej później tutaj się odnaleźć.
I teraz to trzeba obciąć na długość. Mniej więcej. Tak mniej więcej. Ile to będzie z tej długości? Najkrótszy to jest ten żółty. One tak na wprost nie idą, tak trochę może je splotę jak tamte, to będą trochę dłuższe. Tak o centymetr. No to cała gromada. Gdzieś tak łytnę ją. Od razu cztery na raz. Aha. Teraz trzeba je wszystkie ładnie zabielić. Gotowe. No i teraz trzeba będzie zobaczyć, który jest który. Przewód numer 18. 17, 17. Ten i ten. Jakoś idą dookoła sobie. Trochę cynę gdzieś chcę złapać, żeby to polutować. Trochę jest tu za grubo. Jest to ścisne. Koszulka może nie wyjdzie. Cyna jest bardzo plastyczna, to ją można formować. O. Tutaj jest 18. Który to jest 18? Ja nawet nie wiem, jakie tu mam numery. Z jakimi numerami tutaj mam do czynienia. Ten fioletowy to jest 18. Wygląda na to. Tam jest naklejka, to dobrze. Trzeba będzie to polutować.
Tu są jeszcze za numery. Coś na was grałem, teraz nie widać co. Ale jeszcze rozerwałem. Chyba 11 tu jest, a tu? Tam już było. Tu? Trzeba jakoś odczytać. Tu jest 19. Gdzie tu jest 19? To jest jakaś dwójka. Czy tu gdzieś jakieś pomyłki nie ma? Trzeba dobrze sprawdzić. Co tu jeszcze zostało? Na tym nic nie widać, jakąś dwójeczkę. Co to jest za dwójeczkę? Tylko dwa widać na tym przewodzie. Już wiem, które. Tu jest 19. Bardzo słabo widać, bo mało przewodów jest odizolowanych. No też one już były wcześniej odizolowane i ktoś już tutaj poprzecierały się te napisy. Tu jest na pewno 19. Pewnie wszystkie nie zdążyły wykorzystywane, ale mimo wszystko. Jest. Jeszcze ten żółty został i tu jeszcze ten jeden. Dobrze by było go czytać, czy on na pewno jest ten. No ale dobra, to się później zrobi. Na razie ten żółty jeszcze. Strasznie kulfon tu gruby na końcu. Taki jest dziwny ten końcóweczek. No. Najwyżej będzie czerwona koszulka. A to tędy ma iść. Tak splecione jest. Tu może nie wejść ta cienka koszulka. Tak jak i z tamtej strony. Nie, to jeszcze jest tutaj krzywo polutowana. No i weszła cieniuteńka. Prawie jest bez zgrzewania już na swoim miejscu. Najwyżej dam dwie. Tą albo czerwoną bym mógł usunąć. Ostatni numer. Co to jest za numer przewodu? Tutaj pokażę, jak wyglądają te numeracje. To jest
przewód numer 2. Ta stopka tutaj pod nim, o ta kreseczka, tutaj, to właśnie, że to jest dół tej cyfry, tu jest cyfra 2. Gdzieś ja tam to wcześniej wypatrzyłem. Ta dwójka gdzieś tu jest widoczna, ale gdzie? O! Tutaj jest taka marnie widoczna dwójeczka. Jest dwójka i dwójka z dwójką. Czyli mamy wszystko dobrze. Nie ma nigdzie raczej pomyłki. Dobra. Notuję dwójkę z dwójką. Te przewody są mądrze zrobione. One są oplecione wokół tego sznuru, że tak powiem, w środku. Po to, że one są dłuższe niż ten sznur. I jak ktoś im szarpie, to nie zerwie przewodów, tylko zerwie cała siła się opiera właśnie na sznurze. Dobra, tu jest trochę jakby za dużo. Albo dobra, niech sobie będzie taki dłuższy ten przewód do lutowania. Nic to nie zaszkodzi. Początkowo miałem ten przewód naprawiać w garażu, w ciemnym garażu, w zimnie. Na kolanie, ale dobrze, że to jednak się dało wymontować. Na warsztat trafiło. O. No i teraz trzeba tylko to ładnie pozgrzewać. No ta w sumie tu jest niepotrzebna, no ale niech sobie będą dwie. No jest poizolowane. Teraz pozostało jeszcze takie, tutaj są przewody, niektóre pokaleczone. To je zaizoluję chyba taśmą. Co zrobić? No jeszcze nie są przetrawione i nie są rozdarte. Ten jest taki trochę mocniej skaleczony, ale on jeszcze jest dobry. Tu jest kilka właśnie takich przewodów pokaleczonych. Przewód mam połączony tutaj, poizolowany. Tutaj te pojedyncze też żyły. Ale zanim będę cokolwiek tutaj dalej izolował, ten przewód na całość, sprawdzę, czy tutaj jest wszystko ok. Znowu wezmę spiąłem to wszystko do kupy, te wtyczki. W końcu będę mógł zobaczyć, jak siłowniki w ogóle działają. Czy w ogóle działają. Tu jest wtyk na 12 V. Tutaj będzie plus. A tu wyżej będzie minus. 12 V. Włączamy. Oba się wysunęły do końca.
Nie wiem, co to ma znaczyć, ale było. Zaraz, co to było napisane? Wysunęły. LR. OK. Siłowniki OK. No dobra. Co my tu mamy? Menu. System test. Enter. Test diagnostyka. Zasuwa. No dobra. Zasuwa lewa. No zasuwa, jakby nie było. Zasuwa prawa. Głośniej chodzi, ale to są po prostu zębatki, były trochę uszkodzone. Ale to nic. Siłę ma jak cholera. No i dobrze. Napięcie. Co to jest? Co to pokazuje jeszcze? Napięcie 12 V. No mam tyle ustawione na zasilaczu. Jak zmienię na przykład na 12. O, 12,3. No to też zmieniło na zasilaczu. Dobrze. Pomiar napięcia jest. Punkty testowe zasuwy. Co to jest? 20%, czy co to jest? Jeszcze 300, 400, 580, 0. Jedna trochę coś tam pobukuje, ale czemu? Ale się też ustawia. Chodzi prawidłowo. Będzie to chodzić, według mnie. Skaszę. Tu są jakieś parametry ustawione. Jak nacisnę start, to co? No to idzie. Kilogramy. W porządku jest. Będzie to chodzić według mnie. Start i poszedł. W sumie bardzo taki sterownik jest tylko związany z tymi siłownikami, bo tu widzę, nic więcej nie jest podłączone. Są tylko te dwie wtyczki od siłowników i koniec. Te dwie są wolne, zaślepione. Te dwa baty też są puste. No i dobra. Można składać. Składać, izolować i w pole. To tyle. Pozostało mi tylko to zaizolować taśmą. Jedno miejsce tutaj i tu rozszarpane drugie.